Halo, halo, witam was serdecznie. Gryzor ponownie w pas się kłania, a kłania się do was z takiej fajnej dosyć gry Wolf Among Us. W ostatnim odcinku pożegnaliśmy się właśnie tutaj w bibliotece, która jest jednocześnie głównym biurem naszego szefa. O, może jakiś duch tu w środku? Naszego szefa Crane'a, który zlecił nam zadania rozwiązania zagadki pewnego morderstwa. No ale o tym, co nas wcześniej spotkało, no to możecie sobie obejrzeć właśnie we wcześniejszych filmikach. Dobra, co ja tu mam zrobić? Tu jest jakaś lampka, Aladyna zresztą. Tak, czyli Jean już wyszedł sobie z tej lampy, ale możemy zobaczyć. Nie, nic się nie dzieje. Co w lusterku? Co w lusterku? Ano w lusterku, zerknijmy. Mogę mówić do siebie? Wow, tego się nie spodziewałem. Your impatience is shallow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history and rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Isla. Ciekawe. Of which fable do you wish to know? O Woodsmanie, ponieważ to jest główny podejrzany w tej chwili razem z panem Ropuchem. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Show me Snow White. O co chodzi Snow? Aha. Czyli to magiczne lustro pokazuje aktualną sytuację. I don't know her name. Not yet anyway. Well, until you do, I can't help you. Dobra, Bawkin co robi? Książki zbiera? Miał skolektować książki. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Dobra. Tutaj lustro mnie raczej nie naprowadzi na to, czego chcę się dowiedzieć. No Woodsman wiem, że przeżył, czyli ten myśliwy przeżył to uderzenie w łeb siekierą, co ciekawe. A co? Dobra, pchnijmy tą historię troszkę dalej, bo tutaj pierdzielimy, chodzimy po ofisie, nie wiadomo o co chodzi. Bawkin przyniósł nam kilka książek z bajkami, żeby dowiedzieć się czegokolwiek, o kimkolwiek, kto jest zamieszany w tą historię. Dobra, chodź tu ziomuś. Gdzie tu się mogę jeszcze rozejrzeć? Tu jest jej łóżko. O, tu jest Bawkin. Tu mogę sobie zerknąć na otwartą księgę. O, jest i Woodsman. My buddy. The Woodsman? Yep. And his axe. O proszę, a to ja, tak? Rozumiem. There's me. Not a good day. Ciekawa historia. Dobra, kto to jest? Beauty. Happier days. Wszystkie książki? Wszystkie bajki w jednym tym? O. Dwarves. Less said about that, the better. Yeah, that's me. No. Equine. Long time ago. O. A to jest nasza zamordowana. Rozumiem. No dobra, oglądamy sobie tu bajki różne. O, prosiak. Kto to jest? Tej bajki nie znam. Coś tutaj, król. I've seen this before.
This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Dobra. Zerknijmy, co w tej książce o symbolach. Gdzie jest mój symbol? Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Może w końcu zielony stworku na coś się przydasz. We look out for each other. Don't overdo it. Bufkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Mr. Toad. Dobra, o, to mnie interesuje. Nie, który ja mam pierwszy? Ten, dobrze. This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerlairau? I'll go look it up. No, w końcu. Coś się wydarzyło. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known donkey as... skin. Ass skin. prefers to go by the name Faith. Poetic? Bufkin, we don't need the commentary. The story of donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Ciekawa bajka, nie znam jej. Księżniczka uciekająca przed swoim ojcem. No ciekawe. W przebraniu właśnie. What's her husband's name? W skórze osła. No. Prince Lawrence. Któż to taki? What we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. You should talk to the husband. You think he did it? Nothing would surprise me at this point. Tell him out. No dobra. Tylko gdzie ja tego Prince'a Lawrence'a znajdę? Męża zabitej... zabitej laski. Tutaj... Co tu mamy? Och, cóż tu mamy, karty tarota. Co jeszcze? Księżniczka i wilk, wieża. I? Ten of Swords. Dziesięć mieczy. Dobra, mam kartę tarota, mam strzępek materiału oraz oraz jak to się nazywa, oraz pierścień, który powinien mi coś powiedzieć. Book of Table Fables, Book of Fables. Ach, to tutaj jest, dobra, nie chciałem tutaj zaglądać dłużej. Co jeszcze, co jeszcze? Widocznie już nie mam nic tutaj do roboty. W tym... Och, tutaj coś mam. Co lustro mi powie na temat tego? Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window.
Panie lustro, nie bardzo mi tu pomogłeś. W rozszyfrowaniu tej zagadki. Ja bym po prostu chciał się dostać, nie wiem, gdzie. Czy mogę to otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. Chodzę tutaj sobie po tym oficiku i kurczę, tego troszeczkę nie lubię w tych grach, że trzeba kliknąć wszystko na wszystkim, żeby dowiedzieć się what's going on. A co to jest? Jack brought him back from Appalachia. Who knows where they were before then? Or what he did to get them. No na pewno nie był jakiś... Nie musiał zamordować stada wojowników, żeby dostać te karty, no ale dobra. Okej. Okay. No ruszmy się, bo tutaj tak. Bawkin tutaj nam opowiada jakieś bzdury. Prince Lawrence, może tutaj go zobaczę jeszcze raz. To ten, nie, to ten. Któż to jest, któż to jest? O, pan Ropuch. Haven't seen Badger around for a while. He likes his privacy, I think. Wish Toad would like his a bit more. I nasz tutaj szef. Ach, Crane. Boss uciekał przed jeźdźcem bez głowy, czyli był burmistrzem w tej wiosce, w której grasował właśnie wspomniany jeździec. Bestio. Dobra, w tej książce nic tutaj... Ta książka mi kompletnie w niczym nie pomaga. Cóż tutaj? Cóż tutaj dalej? Może w tej książce się dowiem czegokolwiek. Woodsman. O. Cóż tu jeszcze? Symbole, symbole. Dobra, ten symbol. Yes, from the Acts of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone blessed that thing. I only translate. Cóż to za... What's that? It reads, Mark of the House of the Frog Prince. Not quite who I'm looking for. No dobra, to już wiadomo, czego ja szukam. Dajmy spokój z tymi symbolami. Kurde, no i co? Dokąd się tu mogę wybrać? Tutaj nie przejdę. Lustro mi w niczym nie pomaga absolutnie. Znów mam podszedł tą lampę. Po co się nam musi tu być? Kurczę no. No, zaciąłem się. Muszę powiedzieć, zaciąłem się. Nie bardzo wiem, co zrobić dalej. Nie mogę też otworzyć tego ofisu. Nie mogę tutaj stąd wyjść. Ale nudny odcinek będzie, kurczę no. Nic, czym miał tu? Mam się zająć, przepraszam, w tej chwili. Tarot deck. Tutaj już dalej nie przejdę przecież. Mam tą lokację z lampą. Mam tutaj Book of Fables. Z tą laską nie mogę pogadać. No bez sensu. Zaraz. Jeszcze raz tutaj. Książka symboli. Rozumiem, że tutaj mogę sobie... O. Aj kurczę. No, no nic nie mogę tutaj zrobić. Hm.
cóż tutaj? Może tam mi coś o Prince Lorenzie teraz powie. Blah, blah, Abel, blah, blah, blah about this fable. Of which fable do you wish to know? Nie chciałem pauzować. O, właśnie, Prince Lawrence. Prince, I think. Show me Prince Lawrence. Oj, Prince Lawrence nie należy do... Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. No, w końcu coś się ruszyło, bo już myślałem, żeby przerwać ten odcinek. Faith's father, the old king. Gnije gdzieś na odludziu. Tak. Exit. A Faith. Show me Faith. No i co pokażę? Powerful magic her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. These lips are sealed. Powtarza to, co... To, co powiedziała nam właśnie Fate. Dobra. Dajmy spokój. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. No, w końcu coś się ruszyło, coś tu się zacznie dziać. A tu telefon mnie. Już myślałem, że to do mnie ktoś dzwoni. Hello, Woodland's business office. Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. No, Ropu. You there? Toad, got your glamour yet? Yeah, it's fine. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. No one. Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know. I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. No ciekawa sprawa. Czyli tak. Whenever you're ready. Najbardziej podejrzany w tej chwili jest mąż Faith, czyli Prince Lawrence. A na drugim miejscu stawiam w tej chwili leśniczego, który przeżył to uderzenie toporem, a w tej chwili ktoś myszkuje w jego pokoju. Myszkuje, to mało powiedziane. Ktoś rozpieprza mu pokój i przeszukuje jego rzeczy. Czyli znowu pan Ropuch ma problem. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Idziemy do Lorenza najpierw. Ropu da sobie radę. You're right. And Toad's a tough... Toad. He can probably handle himself for a few hours. We'll have to. Stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. When the magic mirror showed me this, I think I saw a knife inside, covered in what looked like blood. I wasn't expecting that. Well, no. Like I said, let's not overcomplicate things. Krwią. You can question him while I look around. Zobaczyliśmy w lusterku. No i co, Prince Lawrence jest głównym podejrzanym. And we can be persuasive if necessary. You can. Dobra. Damy radę. Tymczasem zobaczmy, co na chacie u Prince'a Lawrence'a. Lawrence, you in there? Otwieraj się, już. Hey, open up!
It's Bigby. I need to talk to you. Smoknęłam kromkę i cóż teraz? Dobra. Co, wycofujemy się? Co tu mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. No. Uchylona zasłona w oknie. Co tam w środku? No jest gość. Ach, to on jest zabity w mordę jeża. Hej! Hej! Alright, we'll try this out. Guess we're out of options. Come on, help me up. Rozumiem, że zarówno księżniczka Fate, jak i Prince Lawrence odeszli z tego świata w zaświaty. Strzał. We're too late. That makes two fables dead. We need to figure out what the hell is going on here. Who would do this to them? I don't know. Cóż to za rzeźnią? Dobra. Zbadajmy tutaj to. Co na ścianie? Co to jest? Dziura po kuli. Bullet passed through the chair. No dobra. Cóż tu jeszcze? To ich zdjęcie. When do you think that was taken? Before all this. Coś tu poszło nie tak. Spadamy krew. Strange. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. No tak, głowa księżniczki rzeczonej. Dobra, co z tym nożem? Sharp. There's blood on the blade. Is that the same knife you saw in the mirror? Yeah. I don't know why it's over here. No ale tak, ten został zastrzelony czy podciął sobie żyły? Why would someone want to kill him? Zobaczmy tego ziomka. I jeszcze tabletki wziął. No masakra. Potrójne samobójstwo, rozumiem. Plus morderstwo. Tabletki. What are they? Prescription sleeping pills. Tabletki nasenne. Damn. Otwarta żyła. Dziwne poczucie humoru. They never really look peaceful, do they? I wouldn't know. Dobra. Weźmy tego gniota. Fingerprints? They'll be on the grip and the trigger. A tu co mogę wziąć stąd? Dry. Ktoś zabił oboje w takim razie, odciął głowę i podrzucił naszemu Bigby Wolfowi. Ale po co i na co? Nie podejrzewam. O, nie podejrzewam myśliwego, żeby... No ale kogo w takim razie? Ani Robuch nie mógł tego zrobić. Woodsman, nie wiem czy... Byłby tak...
Dobra, cóż tu jeszcze możemy zobaczyć? Second hand paperbacks, old encyclopedias. Dusty. No one's read these in a while. Zakurzone książki. No nic tu więcej chyba po mnie, no bo cóż. O, tutaj coś było. Szafa, tak? Panel. Cóż to za panel? Też nic. Łóżko starego typu, rozkładane. O, w końcu coś. W końcu coś tu się dzieje. Czyli tą odciąłeś głowę na łóżku. Cóż tutaj można zobaczyć? Note. Dearest Faith. My dearest Faith, I never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. Jak gdyby list pożegnalny. I should know his face. There are so few of us. I should know his face. Patrz. O, rzeźnia. Oh my god, he's alive. What? What are you doing? Och, aż mi ciary przeszły, masakra. Ktoś popełnił potrójne samobójstwo, jeszcze go zabili i jeszcze wstał. Dziwne historie dzieją się w tym Fable Town. Thought was a fatal injury. We should call Swinehart, have him take a look at you. Wait a second on that, Snow. You know who I am? Yes. Good. I have a few questions. Why? What? What's this about? When was the last time you saw your wife, Lawrence? I don't know. A few weeks ago. She came by to get some things. That's what she said. I think it was so she could leave some money. I didn't find it till later. We've been separated for some time now. Kolejna smutna historia, o której się dowiadujemy. I made a decision for us. It felt like the only way out. So I shot myself in the heart. Oh, thought I'd be dead by now. It hurts like fucking hell. Your heart's actually a little more to the center. Probably hit a lung. Great. No niemożliwe. At least that's how I think it happened. Things are a little fuzzy. Coś ty ziomuś kręci. Bad dream. Why did you do it, Lawrence? I did it because I was ashamed. I couldn't live with myself knowing I had done that to her. I did what I could to keep her away. But she still worries about me. She comes by, makes sure I'm okay. I'm a fucking burden. I'm useless. I don't want her to have to worry about me anymore. She's better off without me. Without me being here to drag her down. She deserves that. She's been through a lot. I just wish I could have done better by her. She's always been there for me. No way. I'm sorry to inform you that your wife has been killed. Żeby też on to zabił. Gdzie on zabił tą, tą fate? No, no, no. I knew this would happen. No, I'm sorry. I am. But I'm gonna need you to help me find whoever did this. You need to try and remember anything that could possibly help us. Fucking Georgie! George, kolejna postać, o której nic nie wiemy. Who's Georgie? Oh. Do you? Are you expecting anyone? We'll see who it is. No, wait. No, kto to?
tym razem. Może ten sam gość, który był u Ropucha ostatnio. I robił jakąś tam masakrę. Can't move in your condition anyway, so just stay still. The second we figure out what they're here for, Bigby will arrest them. Think about your wife. Give me back the gun, just in case. Cóż to będzie? No jestem ciekaw. Co to za grubas? Hej! No a ja się zacząłem w szafie jeszcze teraz. No! W mordę jeżę. Pościg, jak w dobrym kryminale. No ale gruby za daleko nie ucieknie, no niemożliwe. Ach, pięknie. Kurde, nie zorientowałem się, że tutaj też będą te quick time eventy. Pięknie, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj do góry, ziomuś. Fajne, fajne. No muszę podnosić. Nie mogłem pod tym przejść, po prostu przeskoczyć. Dobra, które... Tu, zmylił mnie. Ach, tak myślałem, że to będzie tu. Dawaj. Chodź tu, gruby. Ach. Dawaj tutaj. Ej, no nie wiedziałem, że gruby będzie taki sprawny. Sprawniejszy niż ja chyba nawet. Ojej, ojej, dawaj. No o wiele bardziej dynamiczna historia. O wiele bardziej dynamicznie historia jest pokazana niż w poprzedniej produkcji Telltale Games. Poleciał gruby. No w końcu. Jeszcze mi ucieka, no w mordę jeża. Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me run after you. Why? Gadaj, ziomek. What? Why did you run? Fuck, man. Because you chased after me. The fuck was I supposed to do? You're looking for the woodsman, right? My employer is looking to ask him a few questions, too. Who's your employer? I can't tell you that. It's confidential. Sorry. Sure you understand. Nope. Can't say that I do. Come on. You're coming with me. Wszyscy szukają myśliwego. O co chodzi? It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you. No. I'm D. He's dumb. Kto znowu? D dumb. No w mordę. You almost looked peaceful. Except you're lying in a dirty alley. Yeah. With an open wound on the back of your head. Yeah. Where'd they go? Well, after the one guy hit you, and the other one finished kicking you. That explains the ribs. Then they jumped into a car and drove off. Dwaj bliźniacy, tłuści bliźniacy, którzy też szukają naszego myśliwego. We should check in on Toad. See if there's anything there that can get us back on the trail. No właśnie. Sprawdźmy, co tam u Ropucha. No kurczę, masakra. Pokomplikowała się ta historia detektywistyczna. Śledztwo w drodze. And we ended up going out the window and I landed on Toad's car. No dobra, dobra, dobra. Yeah. Ropuch jeszcze nie naprawił fury, jak widzimy. Ale coś tu się jakaś większa rzeźnia stała chyba. I don't think anybody's here. We came all this way for nothing. All right, son. All right, he's gone. He's left. It's over now.
Ropuch ma podobny głos jak mój koleżka z pracy. Bardzo podobny głos, akcent. Także no fajnie, fajnie. Miło słyszeć. Dobra, na tym chyba skończę ten odcineczek. To śledztwo. No może nie było to jakieś ekscytujące strasznie, no ale ten pościg w końcówce i tych dwóch bliźniaków Didam zwanych fajnie tutaj się wpasowało. Co w dalszej historii? Gdzie to zaprowadzi nas to śledztwo? No to się okaże już wkrótce. Także zapraszam Was na kolejny gameplay właśnie z Devil Wolf Among Us. Trzymajcie się, cześć.